roast to jest nowy gatunek rozrywkowy, który polega na tym, że znana gwiazda przychodzi, a młodzi się nad nią znęcają swoimi żartami. Ale wierzę ci. To jest coś bardzo nowego, a ja chcę być nowoczesny i chcę przyjść i chcę pokazać, że jestem twardzielem. Ale wierzę ci, pojedziemy za ten nieśmieszny program, za te reklamy i w ogóle. Tak, wiem, będziecie strasznie się pewnie starali, pewnie piszecie już od miesięcy tekst i będziecie dobrze przygotowani. I rodzice wam na pewno pomagają. Mama i tata. Tak, jesteście cipciusiami, harcerzykami. To... Przyjdą ludzie żądni krwi, to będzie takie spotkanie, prawda? Igrzyska. Tak, to będą takie igrzyska, gdzie siedział Neron i wskaże palcem w dół bądź w górę i wtedy mnie oszczędzicie bądź nie. I że to będzie 20. Patrzcie, nawet do tego stopnia już nie wierzą w moje siły, że mi napisali kartkę, którego to będzie. Nie wierzę w to, że jestem w stanie ogarnąć pamięcią coś takiego. Którego ty? Będzie 25 kwietnia o 20 w klubie, oczywiście modnym klubie hipsterskim, 1500 metrów kwadratowych, bo przecież nie może być normalnie gdzieś tam w knajpie Sofia albo w knajpie w hotelu Forum, tylko musi być oczywiście w jakimś modnym miejscu i na pewno przyjdą ludzie w jakichś czapeczkach, z kolczykami w nosach, no tak, normalne, tak, z szalikami owiniętymi. No. Wiem, o co chodzi, w starych bluzach Pumy, znam to. I to będzie roast. Jeszcze oczywiście nie może być polskiej nazwy, prawda? Jakieś tam, nie wiem, co tam, no, znęcanie się na przykład. Lynch, mieliśmy albo polską nazwę Lynch. Lynch, a Lynch to też nie jest Polska. To od sędziego Lyncha. Szymon Majewski, ktoś ma tu jego książkę? Ja kupiłem tę książkę na Allegro. Koszty wysyłki przekroczyły trzykrotnie cenę książki. Super. Myśmy tak ironicznie posadzili go na tronie, żeby podwieźć Jezus. I teraz trzy, cztery. Ludzie cię kochają, Szymon. Dobrze, strasznie się cieszę, że jesteś. Stary, jesteś mi dłużny 7, kurwa, za tę książkę, naprawdę. To ma okładkę, a to nie jest książka, kurwa. Proszę państwa, strona 7, wspaniałej lektury. Ja bym się nie zgodził na jego miejscu, ale ważne. Robiłem też w domu, 11 lat, robiłem też w domu eksperymenty chemiczne. Instynktownie starałem się zadbać o bezpieczeństwo, więc wszystkie one odgrywały się w muszli klozetowej. Gdy tylko zaczynało się dymić albo palić, spuszczałem wodę. A gdy zaczynało śmierdzieć, robiłem z tego program telewizyjny, co? Fajnie się śmiejesz. Nie zagrywaj się, bo jak był Hubert Urbański, to tak... A potem w połowie dochodziło, co powiedzieliśmy, takie... Ale on jest aktorem, więc to się zdarza. Z Czarkiem miałem problem, żeby cię zapowiedzieć, Czaruś, bo chciałem wymyśleć coś na twój temat śmiesznego, ale kurwa, twoje życie jest śmieszniejsze niż moje żarty. Słuchajcie, Czarek jest, po prostu leczy uzależnienie od marihuany kwasem. To jest... Jest studentem filozofii. Czwarty rok na trzecim roku. Jego hobby to masturbacja. I to, ja to czytałem, ale to jest prawda. I on, ale to jest nieważne, bo on jest mistrzem Polski w grę, która się nazywa Robot Unicorn i polega na tym, że różowym, wielokolorowym jednorożcem przeskakujesz przez wielkie, kolorowe chmury. Niech ktoś mu, kurwa, powie, że jest pedałem, miej to z głowy. Martwimy się o Waldka, on ma 57 lat i jak zastyga w miejscu, to po prostu... Bardzo się cieszę, Sufin, że nie przyszedłeś dzisiaj tutaj kompletnie pijany. Nieprawda! W Stand-up Polska robimy zakłady. Co padnie pierwsze? Wątroba Sufina czy mózg Waldka? Ale cichym czarnym koniem jest program Szymona Majewskiego. Bart wystąpił kiedyś w Transformersach. Możecie go łatwo poznać, jak się zamienia w samochód, to jest identyczny jak to auto z głupiego i głupszego. Skoro mowa o głupim i głupszym, Waldek Nowak. Śmiejemy się z Waldka, że jest stary i że już niedługo umrze. On ciągle nam powtarza, że wcale tak niedługo nie umrze. I pozwolę go sobie zacytować. Ostatnio nam powiedział: tak szybko nie będziecie na moim pogrzebie.
Spokojnie, Waldek, nie będziemy na twoim pogrzebie. Waldek ćwiczy Krav Magę od 8 lat i potrafi już kogoś zabić. Samochodem. Marcin przychodzi na swoje występy w garniturze, bo twierdzi, że to przez szacunek do publiczności. Przez szacunek do publiczności to w ogóle nie powinien wychodzić na scenę. Marcin, też jest fakt, pisze monologi dla Szymona Majewskiego. Kurwa, dobra robota, stary. Sebastian Rejent to ten dzieciak o wzroku psychola. Wygląda bardzo młodo. Jeszcze niedawno spał z pluszowym misiem, ale potem zostali przyjaciółmi, bo seks tylko komplikuje sprawy. Przemek jest taką diwą, że jak oświadczył starym, że jest gejem, to nie wyszedł z szafy, tylko wyskoczył z tortu. Moi drodzy, Jasiek Borkowski, ten patologicznie wyglądający dresiarz. Parę faktów o jego rodzinie. Słuchajcie, to jest szczera prawda. Jego matka jest śpiewaczką jazzową, ojciec jest kompozytorem, siostra śpiewa, Jasiek dresiarz telemarketer. Jasiek, co się stało? W trakcie obchodów rocznicy katyńskiej w 2010 roku Szymon... Tak, w 2010 roku Szymon miał nakręcić specjalny odcinek programu Mamy Cię. Miał wyrobić parę prezydencką w Smoleńsku. Niestety sytuacja wymknęła się spod kontroli. Szymona chcieli wziąć do remake'u Pinokia, bo w CV ma napisane, że dobrze struga pajaca. To jest bardzo fatalistyczna wersja Pinokia, ponieważ pod koniec Pinokio zamienia się w Szymona Majewskiego. I to jest bardzo smutne, że już do końca życia będzie musiał być tym drewnianym pajacem. Tak, jest ciężka akcja trochę, bo teraz mamy Jaśka. A on już jest wkurwiony. Państwo do końca nie wiecie, ale Jasiek jest dresem, ale zanim został dresiarzem, trenował gimnastykę artystyczną. Naprawdę! To jest fakt! To jest jedyny dresiak w stolicy, który może wam zajebać z gracją. Ej, w ogóle prowadzący menel. Brawo, chłopaki, świetnie postawiona poprzeczka. W ogóle, gdyby... Gdyby stand-up Polska miał swoją siedzibę, Sufin wreszcie miałby gdzie mieszkać. O kurwa! Ogólnie Waldek teoretycznie mógłby być moim ojcem, ale ja teoretycznie pierdolę taką opcję. Jechałem kiedyś samochodem z Waldkiem. No i patrzę, na straganie stoi taka gruba, brzydka baba, stara. I chciałem się wspiąć na wyżyny, czyli na poziom Waldka. I spytałem się go, co nie, czy by wyruchał. A on na to, Jasiek, spójrz mi prosto w oczy, zatrzymał się, mówi: Jasiek, pamiętaj, ja bym ruchał wszystko, co się rusza i ma kończyny. No i po chwili zastanowienia spierdoliłem z samochodu. Ej, ogólnie jestem dresem, co nie, ale to nie mnie najbardziej nie lubią w stand-up Polskę i ogólnie, jeżeli chodzi o społeczeństwo, co nie. Marcin Wieczorek. Na początku myślałem, że Marcin Wieczorek to jest pedofil, więc zacząłem się bać o Rejenta. Ale luz. Potem okazało się, że Marcin to nekrofil, więc zacząłem się już bać tylko Waldka. Nie możemy wyjebać Marcina ze stand-up Polska, bo Marcin to prawa ręka Antka. Spytałem się więc Wieczorka: ty, ziomuś, no to dobra, co to jest ta
co ty robisz w takim razie? On mówi, no to co, wpierdol się, coś tam powiedział mi, to co robi prawa ręka, co nie? Więc wywnioskowałem, że Antek wali sobie gruchę wieczorkiem. Maciek, nie mam nic do Maćka, bo nie mam nic do Żydów. Słyszałem tylko z obcych mi źródeł, że Maciek w razie III wojny światowej zaczął uczyć się gry na pianinie. Przemek Pilarski. Przemek, byłem kiedyś z Przemkiem w krytyce politycznej na Nowym Świecie. Był też tam chłopak Przemka, przez to poczułem się troszeczkę samotnym. Miałem też obawy przed wejściem do tego miejsca z wiadomych względów, ale zobaczyłem, że Przemek do mnie idzie i z zatroskaną miną powiedział mi: Jasiek, spoko, nie martw się, jak chcesz, to ja powiem, że jesteś moim dresem. Dzięki, ziomuś, jak będziesz kiedyś na Służewiu, mów, że jesteś moim pedałem. Albo nie, stary. Szymon. Pożycz dychę. Szymon, bez kitu, pożycz dychę. To ci nie pojadę. Szymon, bez kitu, no mówię ci, dobra, chuj. Biorę stówę. Szymon Majewski ma tak, mini radkę, Mongoła i teraz wieczorka do pisania tekstów. Szymon ma ewidentnie mini wymagania. Dlatego mam dla ciebie, Szymon, zajebistą propozycję. Daj mi mini radkę, a ja ci oddam Barta. Jak już wiecie, Szymon jest moim szefem. Więc przede wszystkim chciałem powiedzieć, że Szymon, mam ogromny szacunek do ciebie, że bierzesz udział w roście. Bez promptera. Znaczy, ja pracuję w redakcji, więc wiem, że ostatnio producenci, chcąc ratować oglądalność programu, postanowili, że będzie w nim więcej takiego znanego, ale głupkowatego Mongoła, czyli Szymona. Szymon jest bardzo specyficznym celebrytą, bo jego kariera nie jest oparta ani na skandalach, ani na plotkach, ani na talencie. Na szczęście sukces Szymona jest inspiracją dla wielu niepełnosprawnych komików. Prawda, Bartek? Nie, ale Bartek Walos jest bardzo alternatywny i gardzi komercją, słuchajcie. Dlatego starał się o pracę u Szymona. Ale jej nie dostał. Nie przeszkodziło mu to jednak napisać kilku tekstów za darmo. Może ja po prostu przeczytam jeden, Bartek, okej? Mózg i penis. Baj, Bartek Walos. Mózg i penis jadą samochodem. Penis prowadzi. Mózg pochylony grzebie przy GPS-ie. Penis. Nastawiłeś już ten GPS? Mózg. Staram się, ale to jest bardziej skomplikowane niż... Trzy kropki. Penis traci koncentrację, gwałtownie skręca, ostro hamuje, mózg przywala banią o deskę rozdzielczą. Mózg, ała, mózg gładzi się po głowie. Stary, może i mistrzowsko hamujesz na ręcznym, ale jeździsz jak cipa. Mózg i penis, dwie rzeczy, których ci brakuje. Niższa od Bartka jest tylko oglądalność programu Szymona. Maciek Buchwald. Wiele osób posądza go o to, że jest Żydem. Ja nie wiem, czy jest Żydem, czy zwykłym chujem. Maciek, kurwa, nie wiem, na co liczyłeś, kiedy wyjeżdżałeś do Łodzi, ale ja liczyłem, że kwestia twojego żydowskiego pochodzenia ostatecznie się rozwiąże. Spokojnie, Przemek ma spory dystans do swojego homoseksualizmu. Mniej więcej taki. Nie, ja bardzo Przemka cenię, bo on bardzo ciężko pracował na swoją pozycję w mediach. Żeby pisać scenariusze do Na dobre i na złe, wielokrotnie zarywał noce. Przez to często miał wory pod oczami.
Także jak widzicie, jesteśmy bardzo tolerancyjną ekipą. Mamy dwóch pedałów, dwóch Żydów i Sebastiana Rejenta. Ja niewiele wiem o Sebastianie, dlatego postanowiłem dowiedzieć się czegoś o tobie od twoich przyjaciół. Jedyne, czego się dowiedziałem, to, że nie masz przyjaciół. Przemek, słuchajcie, po tym jak skończył polonistykę, był też wydawcą w wydawnictwie SIK. Z kolei Waldek Nowak był wydawcą w SB. Czarek opowiedział kiedyś taką historię, że poszedł raz do prostytutki, która okazała się strasznie brzydka. Ale że jest dobrym człowiekiem, został i ją wyruchał. Czarek, jak byś się czuł, gdyby ciebie wyruchał ktoś tak brzydki? Na przykład Przemek Pilarski. Znaczy, gdyby wyruchał ciebie Przemek Pilarski, to przynajmniej przez chwilę widzielibyśmy w tobie komika. Ale na każdym, znaczy nie można się śmiać ciągle, prawda? Są też, jest moment na przerwę, dlatego teraz Sebastian Rejent, zaraz. Słuchaj, jak tak na ciebie patrzę, to mama to sobie lubiła do Mongolii skoczyć, co? Ostatnio Sufina wyrzucono z UKSW, bo prowadził zajęcia, znowu się czymś podniecił i postanowił, że musi ukryć swoją erekcję. Ale że jest Sufinem, postanowił ją ukryć w studentce. Wiecie, ale Marcin studiuje prawo. Ma specjalne zajęcia z prawa, na których dostaje zarys jakiejś sytuacji. Zgubiłem się. Dostaje zarys jakiejś sytuacji z kodeksu karnego. Nie musi go opisać, ale musi użyć przynajmniej trzech kolorów i nie może wyjść poza linię. Jasiek jest dresem z krwi i kości. Jak lekarze odbierali poród, kazał im wypierdalać. A następnie urodził się przez cesarskie cięcie, które wykonał mamie sam kosą od środka. Potem jak wyszedł, nieźle się wkurwił, bo cały był pokryty śluzem, który również przygasił mu blanta. Bart jest takim opierdalaczem, że po tym jak się obudzi, to czasami przez cały dzień nie chce mu się wychodzić z pokebola. Waldek jest tak stary, że w swoim życiu trzykrotnie został wyleczony ze ślepoty. Raz technologią laserową i dwa razy przez Jezusa. Waldek w poniedziałki i czwartki chodzi do galerii sztuki. Ja też się zdziwiłem. Nie dlatego, że jest człowiekiem kulturalnym. Chodzi tam, by się masturbować do portretów swoich byłych. Waldka możecie kojarzyć. On jest tym gościem, co kiedyś zapinał babkę na wieży. Konkretnie w 1114. Waldek jest jedyną osobą, która ma flashbacki z dzieciństwa, jak ogląda Flintstonów. Na każdym odcinku płacze i co chwilę krzyczy, no kurwa, ja tam byłem. Miałem powiedzieć, że Waldek był na Titaniku, ale chyba każdy wie, dokąd ten żart zmierza. Nie, ale Waldek
Widział, jak rozbija się Titanic. Niestety nie był na pokładzie. Wszystko obserwował na spokojnie, od wieków zamrożony w środku lodowca. Waldek w latach 70. uprawiał dużo seksu z prostytutkami. Mówił mi, że strasznie tego żałuje, bo pewnie połowa z nich miała AIDS. Na co ja go spytałem, dlaczego połowa? Na co on odpowiedział, no pewnie kurwa wszystkich nie zaraziłem. Teraz przejdę do Gwiazdy Wieczoru. Naprawdę uwielbiam dwa momenty w twoim programie. Na samym początku, jak opowiadasz żart, oraz na końcu, jak po serii szybkich pytań razem z wygraną rodziną machasz do kamery. Nie przejmujcie się, jak po roście Szymon zdziwiony będzie do was podchodził i pytał o zdrowie. Szymon, ja może cię uspokoję, oni nie mają padaczki, tak wygląda śmiech. Oczywiście to nie jest tak, że Szymon zapomniał, jak wygląda śmiech. Nie, on nawet dokładnie pamięta, w którym folderze trzyma go montażysta. Szymon, kto ogląda twój program? Ja ci powiem, kto. Ostatnio byłem u mojej babci i akurat przyszedłem, jak oglądała Szymon na żywo, więc pytam, babciu, co ty robisz? A babcia mówi, a oglądam taki program, takiego Szymona pokazują, chłopak wzbudza we mnie wielkie emocje. Więc pytam ją, ale po co to oglądasz? Śmiejesz się z tego? Ona się oburzyła. Czy się z tego śmieje? Ja teraz czekam, bo po reklamach pewnie będzie ten segment, gdzie powiedzą więcej o jego chorobie i dadzą numer konta. I na koniec myślę jednak, Szymon, że jest nadzieja. Bo ostatnio widziałem, jak prawie przejechał go samochód. I Szymon krzyknął, Boże, jakim ja jestem kasztanem. Co jest dosyć zrozumiałe, bo ja nie mogę w całości obejrzeć jednego odcinka jego programu, a jemu wtedy całe życie przeleciało przed oczami. Dziękuję. Dziękuję. Waldek zrewolucjonizował najbardziej podstawową etiudę mimiczną, jaka istnieje. Uwaga, nie jestem profesjonalistą, ale wyglądało to mniej więcej tak. To jest tak, że na swojej stronie Waldek ma napisane, i cytuję teraz, możecie go zobaczyć w przezabawnym programie kabaretowym Crazy Waldi Show. Kurwa, stary, ty jesteś takim wieśniakiem, że jak parkujesz samochód, to mówisz prrrr. Nieźle po mnie jeździcie, a mógłbym być waszym ojcem. W latach 80. nie było internetu i trzeba było robić to w realu. Bart pracuje w Gazecie Wyborczej. Jest to serwis internetowy, nazywa się Deser. Bart, myślałeś, że ci będą płacić w ciastkach? Kiedyś miałem fantazję wydymać karlicę. Poznałem Barta i mi przeszło. Filmy Buchwalda są jak dzieci z onkologii. Słabe. Sebastian ma bardzo bogate życie towarzyskie. To wpadnie do niego dostawca pizzy, to z kolei nikt inny.
Szymon, szczerze teraz ci powiem, faktycznie to jestem twoim fanem. Jesteś świetnym aktorem. Oglądałem wszystkie twoje filmy reklamowe. Szymon, przeprowadziłem kiedyś taki test wśród chorych na onkologii, taką ankietę. Mieli odpowiedzieć, co by chcieli zobaczyć zamiast twojego następnego sezonu, Szymon, na żywo. Miło było spojrzeć, jak z uśmiechem na ustach wpisywali śmierć. Przejdźmy do rzeczy. Waldek, to było mniej obleśne od ciebie. W zasadzie tu jest, mieliśmy mieć po 7 minut, Sebastian trochę to przegiął, ale w porządku, nie miałeś naprawdę dobry występ, Sebastian, no ale miałeś czas pisać teksty, my mamy życie. Bardzo mi się też podobał żart Michała o tym, że Waldek jak parkuje samochód, to mówi prr, bo z kolei Wieczorek jak parkuje samochód, to daje potem kluczyki Szymonowi. A Czarek jak parkuje samochód, to wyłącza kompa. Dobra, ale mam tylko 7 minut, to jest mniej więcej czas, w którym Waldek jeszcze może uprawiać seks bez ryzyka zawału. Znaczy mógłby, gdyby ktokolwiek z nim chciał. Tyle czasu też Bart potrzebuje, żeby dopiąć spodnie codziennie rano. Jest to też rekord w oglądaniu Szymon Majewski show na trzeźwo. Rekord wytrzymałości. I też czas, w jakim wykluwał się z jaja Pilarski, kiedy się rodził. Parę tysięcy lat temu na jakimś bagnie. A jak jesteśmy przy bagnie, Waldek. Życie Waldka to jest jak Matrix, codziennie jest wybór. Niebieska pigułka czy czerwona pigułka? Viagra czy Doppelherz? W ogóle ciekawe jest to, nie wiem, czy ktoś był kiedyś na stand-upie Waldka. Waldek mówi cały czas o seksie i mówi cały czas jakby srał. Po prostu mówi tak, jestem Waldek, chcę ruchać dupy. I kiedyś naprawdę tak już to mówił, że naprawdę coś mu wyleciało z dupy. I w ten sposób dołączył do nas Marcin Wieczorek. To jak Waldek cały czas właśnie mówi o seksie, wskazuje na to, że ma naprawdę gigantyczny samochód. I ja widziałem ten samochód, to był taki samochód z lodami, który jeździł po osiedlach i tak robił... I kiedyś jechaliśmy tym samochodem i policja nam wlepiła mandat, bo Bart jechał bez fotelika. Śmiesznych tekstów, nie ma też śmiesznych tekstów, co akurat dzisiaj nie potwierdził tego Sebastian Rejent, ale zazwyczaj nie ma śmiesznych tekstów, kiedy pisze po prostu sobie stand-upy, ale to nie szkodzi, bo jego stand-upy to jest element terapii logopedystycznej, ponieważ Sebastian dzięki temu odzyskuje twarz, może mówić o swoich potrzebach. Może wytrzymywać długie wystąpienia publiczne i czuje się bardziej człowiekiem. A, w ogóle ostatnio Marcin chodził cały tydzień podniecony, bo jakaś dziewczyna zapytała go o imię. W Starbucksie. Ale jak już jesteśmy przy parodii, Jasiek Borkowski. Dresiarz, który nie wzbudza absolutnie żadnego respektu. Zatrudnił się w telemarketingu, bo boi się na żywo zapytać, czy masz piątaka. Niektórzy złośliwi ludzie twierdzą, że Bart wygląda jak Down w ciąży. Ale ja myślę, że to nieprawda. Bart wygląda jak dziecko tego Downa. Ale trzeba powiedzieć, że Bart ma też zasługi. Nagrał kilka świetnych płyt jako Meatloaf. No i miał też kilka wspaniałych ról filmowych, głównie w Śródziemiu.
czy we wszystkich częściach Shreka w roli tytułowej. Chociaż przegrał dwa castingi, jeden na dzwonnika z Notre Dame, czego nie może wybaczyć Przemkowi, a drugi na pingwina w Batmanie, bo jak go zobaczył reżyser, to powiedział, co my tu kurwa kręcimy pierdolony dokument? Nie pije, kiedyś pił, jak jeszcze piliśmy, to się strasznie upiliśmy i właśnie Czarek mówi, żygnij sobie, lepiej ci będzie. Ja mówię, nie chcę wsadzić palców do ust. On mówi, to pójdź sobie Szymona. Od razu poszło, poszło. Smutna historia jest taka, że Czarek ma bardzo mały kontakt ze swoim ojcem ginekologiem, tylko czasami stary coś do niego skrobnie. A jak już jesteśmy przy upadku, Szymon Majewski. Dyżurny satyryk kraju. Godny sukcesor Tadeusza Drozdy. Szymon, wiesz co? Imię Szymon w Biblii oznacza ten, który słyszy Boga. Twoje imię Szymon dziś nic nie znaczy. Szymon urodził się 1 czerwca, a więc w Dzień Dziecka, ale nie sądzę, że to jest powód, żeby nie dorastać. Szymon, masz 50 lat, skończ pajacować. Moglibyśmy cię wziąć do stand-up Polska, gdyby nie to, że pozycja starego, przegranego komika jest zajęta przez Waldka. Szymon mógłby konkurować z poprzednim roastowanym Hubertem Urbańskim w kategorii jak spierdolić sobie życie po studiach wyższych, gdyby to, że Szymon nie ukończył studiów. Chociaż studiował, tak jak Sufin ja, podobno wiedzę o teatrze. Chociaż jak oglądam twoje programy, Szymon, to myślę, że raczej wiedzę o cyrku, ewentualnie nie wiedzę o niczym. I chciałbym zakończyć taką małą parafrazą. Szymon, mamy cię. W dupie. Dzięki, Michał. Fajnie, że prowadzisz ten wieczór, bo mogłem się tobie bliżej przyjrzeć, tak mogłem się w zasadzie poczuć w pewnym sensie. I teraz już wiem, że w odpowiednim towarzystwie mogłem się wyleczyć z homoseksualizmu. Jak już było tutaj powiedziane, Michał jest strasznym fleją. Takim fleją, że jak się kiedyś obrzygał, to wszyscy myśleli, że zmienił koszulę. A jak kiedyś zmienił koszulę, to wszyscy myśleli, że się obrzygał. Jak każdy Żyd, Buchwald jest zapalonym kibucem Legii. To był taki żart słowny. Reszka najczęściej pytają mnie znajomi, którzy chodzą na stand-upy, pytają, czy on naprawdę jest dresiarzem. A to tak jakby zapytać, czy Szymon Majewski jest śmieszny. No oczywiście, że nie. Moim zdaniem Jasiek jest po prostu fetyszystą ortalionu. Jasiek opowiadał tutaj tą historię z Nowym Wspaniałym Światem, kiedy tam poszliśmy. On strasznie się bał wejść w ogóle do tego klubu, bo myślał, że go nie wpuszczą. On się czuł tam, jak zawsze się czuje na Ursynowie. No ale tak naprawdę Jasiek, nie spuentowałeś tej historii, ponieważ okazało się, że jesteś jedynym dresiarzem, który boi się hipsterów. No. Czarek ma bogate życie erotyczne, płaci za seks. Zastanawiałem się, skąd student filozofii bierze na to kasę. No a później sobie uświadomiłem, że przecież to jest jasne od rodziców. No. Zresztą to nie są duże kwoty, bo Czarek ma zniżkę dla gimnazjalistów. Marcin Wieczorek. Marcin ma jedną zajebistą cechę, łatwo go można zignorować. Sebastian Rejent. Kiedyś opowiadał z wielkim przekonaniem o swojej dziewczynie, także naprawdę wszyscy uwierzyli w jej istnienie. Dziewczyna Sebastiana jest jak dwa wybuchy na pokładzie Tupolewa. Dużo o tym gadania, ale nie ma dowodów. Jak mawiają ministranci, lepszy stand-uper niż pedofil, nie? Chociaż czasem stand-uper i pedofil to jedno, prawda, Waldek? Chociaż nie, sorry, Bartek, jednak jesteś mężczyzną. Nie wyglądasz jak mała dziewczynka, wyglądasz jak mała Anna Grodzka. No i skoro już jesteśmy przy transseksualistach, Szymon Majewski.
Ten to dopiero ma ego. Żeby przebrać się w sukienkę, zajmuje co tydzień 45 minut ramówki TVN-u. Nie, naprawdę musisz to robić przy wszystkich? Nie, ja to robię po prostu w domu, wiesz. Szymon ma też wiele alter ego. Bywa brzydką kobietą, nudnym radiowcem, ale tak na co dzień jest smutnym starszym panem z telewizji. A czy myślałeś kiedyś, żeby wcielić się w postać śmiesznego komika? Nie, no tak naprawdę to byłoby dla niego za trudne. Cenisz Szymona za jedną rzecz. Ma niezłe nogi. Już jest któraś edycja jego programu, ciągle pod nowym tytułem. On ciągle ma w dupie to, że wszyscy mają go w dupie. Ja pierdolę, jaka Kama Sutra. Na przykład z Wieczorkiem Marcinem. To jest taki dziedziaczkowata twarz. Bardzo przyjemny kolega. On niedawno skończył 20 kilka lat. Już od dwóch występów Stand Up Polska występuje sam. Wcześniej to robił z ojcem. To było dosyć ciekawe. Ojciec mu tam dopowiadał, popychał na scenę trochę do przodu, także to było dosyć przyjemne. Marcin występuje w takim pięknym garniturze. To jest wspólny garnitur jego i ojca. Ojciec wtedy występuje nago, jak występował. Marcin, twój ojciec dzwonił do mnie właśnie przed chwilą, żebyś przyjechał do domu wcześniej, bo jeszcze musi z tym garniturem podejść na myjnię, bo jutro do Tesco na ochronę musi zdążyć. Przemek Pilarski, ja nie będę jechał po tej jego cesze, którą tutaj już domyślacie się, jaka jest. Tak, on ma krótszą nogę jedną. Naprawdę, Przemek jest fantastyczną kolegą. Naprawdę, jest bardzo uczynny też, zawsze uśmiechnięty. Jak jakaś sytuacja jest, jakiś ktoś ma problem, on zapyta, posłucha i przejdzie obojętnie. Jest sympatyczny. Niektórzy mówią, że jest chujem, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jasiek Borkowski, nie wiem, który tutaj jest z nich, bo nie znam ich jednak wszystkich tak dobrze. Może to być ten w czapce. Jasiek Borkowski, fajny kolega, on się stylizuje na dresiarza, a tak naprawdę to jest zwykły chuligan. Już kilka razy widziałem, jak podpalał papierosy. No i nie mógłbym nie wspomnieć tutaj jeszcze dzisiaj o tak ważnych uczestnikach dzisiejszego występu, jak Czarek Jurkiewicz, Sebastian Rejent, Bartek Walos, Maciek Buchwald, który poszedł sobie, oni tu gdzieś siedzą, także chciałbym o nich wspomnieć. Z Szymonem jesteśmy starymi, dobrymi nieznajomymi. Ile to my już się, Szymon, nie znamy. To jest jakieś, nie wiem, od mego urodzenia po prostu. A fantastycznie, zawsze gdzieś nie chodziliśmy razem, nie. Na dupy nie wychodziliśmy po prostu. Pierwsze papierosy nie przepalone razem. Po prostu wspominam te czasy zajebiście. Ja zawsze tak, kurde, że z Szymonem nie robiliśmy tego, tamtego, kurde. Jest po prostu szał. Ja mogę wam tyle rzeczy o nim nie opowiedzieć. To jest gość. Naprawdę. No, to jest fajne. To mógłbym jeszcze odpowiedzieć bardzo dużo tutaj tego, ale przejdźmy do takiego następnej rzeczy. Ja Szymona uważam za kogoś... Trudno mi go wyśmiewać po prostu, bo uważam go, że jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym showmanem na świecie. Szymon... Seriowa, to nie jest żaden żarcik. Tak, potrafi mierzyć się z żartem, tak jak finezyjnie tak podchodzi do poczucia humoru. Od ciebie mogliby się uczyć tego amerykańscy naukowcy, komicy, przepraszam. Perfekcja, taki po prostu poziom intelektualny, który prezentujesz, to po prostu zasługuje na najwyższe pochwały. No. Szacunek, ja cię od zawsze ceniłem. Ty, Drozda, Dałkrzewicz, Daniec, to... To jest twarda czołówka, która jednak tutaj niejednemu z nas się naprawdę gdzieś w głowie wyryła. Ja też poważam cię dlatego, że jako jeden z nielicznych prezenterów w telewizji jesteś głupi. Ja też jestem głupi, dlatego cenię takich ludzi jak ja.
Niektórzy też uważają cię za takiego, nie wiem jak to nazwać, takiego polskiego Kubę Wojewódzkiego. I to jest, kurde... To jest... Kupiłem taką książkę. To jest wywiad... To jest chciałem się dobrze przygotować. To jest wywiad Rzeka z Szymonem Majewskim. To jest tyle, że to jest bardzo mętna rzeka. Chwilę ciszy poproszę. To będzie coś fantastycznego. Bo to... Najbardziej mnie zaciekawił ten fragment. Projekt graficzny okładki Hanna Polkowska. Realizacja projektu. Hanna Polkowska, Marek Niczkę. I tutaj słuchajcie, bo to jest dobre, rzeczywiście. To jest zajebiste, bo to jest po angielsku. Copyright for this edition publica TSA. Kurwa, to... I moje ulubione. Moje ulubione. All rights reserved. No i jeszcze takie coś dla ludzi wtajemniczonych bardzo, ale to jest żarcik, który tam jest ukryty. ISBN 978 83-245 końcóweczka 12-96-6. To jest zajebiste. To jest... Chciałbym na aukcję tą książkę tutaj przeprowadzić, taką aukcję. Zaczynamy. Minus 50 zł. Kto da więcej? Minus 40! Ile? Minus 40! Pijany nie liczy się. Jeszcze jeden. Minus 200 i książka sprzedana. Dobra, jest twoja. Masz szczęście w tym sezonie. Twój program tak dołuje. To nie z powodu naszych kolegów Marcina i Antka na pewno. Absolutnie tak nie uważam. Uważam, że i tak masz szczęście, ponieważ jeszcze po twoim programie jest ten program Woli 1000, który jednak polepsza twoją sytuację. Także jesteś uratowany przynajmniej na rok albo do końca tego sezonu. Jesteś generalnie taki jak nie wiem, takie stare wino. Im starszy, tym słabszy. To jest takie fajne. Występuje w telewizji, biega do tego radia, coś tutaj kręci, tutaj myśli, że u nas zarobi coś, ale to jest niemożliwe jeszcze. Jego rodzina w ogóle go nie widzi w domu, przecież o tej godzinie to z dziećmi trzeba siedzieć. On ma małe dzieci, 19 i 20 lat, także to powinno się zupełnie dać. No. Dlatego on potrzebuje najwidoczniej pieniędzy. I wydaje mi się, że dobrą inicjatywą by było, jeżeli byśmy jakoś Szymona wspomogli, jeżeli możecie, to ja tutaj puszczę taką puszkę. I jeżeli kto co może, to dla Szymona tutaj jednak coś tam się trafiło. Proszę was, i nie wkładajcie falsyfikatów. Do zwrotu, puszka kosztuje 0 groszy chyba. Wydaje mi się, że dotarliśmy do końca tego, co chciałem powiedzieć. I dla jasności powtórzę to jeszcze raz od początku. Sufin, widziałem ostatnio twoją książkę. W koszu, w Tesco, w koszu na śmieci. Wiele osób zastanawia się, jakim cudem Jasiek Borkowski jest stand-up Polska. Powiem wam, w ramach policyjnej akcji Małolat. Zgarniamy dealerów z ulic. Mówi się, że Jasiek jest chuliganem, ale tu Pilarski powinien chodzić w kominiarce. Maciek Buchwald. Czytałem gdzieś ostatnio, że Maciek zrobił dobry film. Pamiętam, to było na nalepce na DVD. Było napisane dobry film, dobra cena. Ale powiedzmy coś o Pilarskim, bo tak naprawdę nie dowiedzieliśmy się o nim zbyt wiele. Otóż Pilarski ma skoliozę, nerwice, kompleks Edypa, depresję, stany lękowe, kompleks Piotrusiopana i wąsy. Wiecie, o co poprosił się tego Mikołaja? O litość. Pewnie już wiecie, że Przemek Pilarski pisze scenariusze do Na dobre i na złe. I zastanawiałem się, skąd bierze pomysły. Z książeczki Zdrowia Waldka. Waldek, oczywiście. Wszyscy pewnie już ostrzegli was, że Waldek zaraża wirusem HIV, ale zapomnieli powiedzieć, że jest tak stary, że roznosi też dżumę.
Sebastian Rejent, który nie czarujmy się, dzisiaj pozamiatał, ale kiedyś nie miał lekko, bo jak był mały i bawił się ze swoimi kumplami superbohaterów, to oni potrafili latać, strzelali laserem, a Rejent miał wadę wymowy. Oczywiście wszyscy wiedzą, że nikt stand-up Polska nie utrzymuje się ze stand-upu, Czarek nie utrzymuje się w ogóle. Można to wytłumaczyć tym, że zaczął ostatnio studia, zaczął studia wieczorowe, bo ogarnął je na Grouponie. W każdym razie Wieczorek wcześniej wspomniał o tym, że pisałem scenariusze, zdarzyło mi się pisać scenariusze do Szymona Majewskiego. I to prawda, mój scenariusz nie trafił do programu, za to jego scenariusze trafiły wszystkie. Za każdym razem, kiedy Wieczorek opowiada żart i mówi puentę, to robi zeza. To jest autentyk, bo nie potrafi spojrzeć prawdzie w oczy. Słuchaj, twój ostatni program nazywał się HD w 3D, prawda? Jedyny mój znajomy, którego oglądał, to był Jasiek. Dlatego, że nie umie czytać i myślał, że to HWDP. Poza tym, niemal w każdym odcinku robisz z siebie debila i wcielasz się w różne postacie, ale muszę ci przyznać jedno. Jedna postać ci się zajebiście udała. Tego Mongoła. Ostatnio przeczytałem, że według danych sondażowych twój program ogląda niecałe 2 miliony Polaków. Czy oglądają niecałe 2 miliony Polaków. I na 38 możliwych. No i wniosek z tego jest tylko jeden. 1 na 19 pilotów do telewizora nie działa. Piątego marca w TVN-ie miało być premiera pierwszego odcinka nowego programu Szymon na żywo, ale nie odbyła się ze względu na katastrofę pociągów w Szczekocinie. Po prostu Polska nie była gotowa na kolejną tragedię. W każdym razie pewnie zastanawiacie się, czy kolejny program Szymona okaże się gówniany. Kurwa, powiem tak. Macie to jak w banku. Ale Szymon, nie odbieraj tego i nie powiem, jaki to bank, bo to jedna rzecz, która wychodzi ci dobrze. Dzięki wielkie, że miałeś jaja, żeby się tu pojawić, naprawdę. To jest godne szacunku. Tylko to. Dzięki. Tak, muszę o tym powiedzieć, bo był żart Barta i Szymon odwrócił się do Rejenta i zapytał, co to jest Groupon. Jak to możliwe, że jesteś tak dziany? Wiecie, zanim wyszliśmy, Szymon powiedział nam, powiedział naprawdę śmieszne żarty, które sam wymyślił. Stary, one były naprawdę śmieszne. Nie mów tego nikomu, bo cię z telewizji wyjebią, naprawdę. Jedyny powód, dla którego rejestrujemy ciebie, to jest to, że Wojewódzki mógłby nam coś śmiesznego odpowiedzieć. Nie, słuchajcie, może powiem tak, bo chłopcy mieli kartki, więc ja nie będę się posiłkował kartką, ale powiem wam szczerze, bo też jest trochę tak, że oni mi wysłali swoje żarty wcześniej. Nie, naprawdę, oni już nawet nie sądzą, że jestem w stanie coś w głowie sklecić, tylko naprawdę mi wysłali żarty, ale była za mała czcionka. Nie, wydrukowałem w tej postaci, co wy, no. Nie, ale ja się zdecydowałem jednak, słuchajcie, nie czytać tych żartów, bo pierwsza sprawa, właśnie nie rozumiem niektórych. Tak. Słuchajcie, bo ze mną jest jak z tym Grouponem, słowo daję. Ja dzisiaj 3 razy tutaj temu koledze, który obok mnie siedzi, myślałem, że nie żyje przez chwilę, dlatego że... Nie, bo... Dlatego ja co pewien czas sprawdzam oddech tego chłopaka. Ale nie, jest okej, więc on mi odpowiedział raz z tym Grouponem, że to co tam jest, ten Groupon, że... Ja myślałem, że to jakiś seks grupowy, bo tu generalnie te skojarzenia raczej wszyscy o tym samym i... Ja w ogóle, słuchajcie, jestem źle przygotowany, bo ja widocznie albo mało seksu, ja się dowiedziałem, uprawiam, bo tylu rzeczy się dowiedziałem dzisiaj, na przykład, że o worku mostowym pierwszy raz dzisiaj słyszę. Nie, słowo daje. No nie wiem, my to z żoną nazywamy może inne czasy, troszkę już jak tego kolegi tutaj, ale my na to mówimy po prostu siusiaczek, prawda?
Nie używamy takich słów. Słowo daje, to jest inna epoka. Czas odchodzić. Słowo daje, naprawdę. Ja to już wiem na pewno. Więc co, ja, o co ja cię jeszcze spytałem? O Groupon? Potem jeszcze z tymi plotami. Jak wy liczycie, że co 19 jest jakiś tam, że... Nie, znaczy co, że jeżeli leży, bo nie, naprawdę, większość żartów rozumiałem, mówicie niewyraźnie, ale... nie, słowo daję, nie, ja mówię poważnie, mówią bardzo niewyraźnie, prawda? Ja się staram raczej tak dykcyjnie, tak akurat może to jedna rzecz, która dobrze wypada, no i ten. Ale co chcę powiedzieć, że jak położycie te 19 pilotów, prawda? I co, i ten jeden jest nieczynny, to co to oznacza? Bo ja nie rozumiem tego kompletnie. Nie, no wytłumaczcie mi ten żart. Że co, ty wyliczyłeś jakoś, że 38 milionów, to jak to się liczy? Który to mówił? To ty mówisz, chodź. Nie, no jak to wyliczyłeś? Ale nie, chodź, no. Nie, chodź, niech on to wytłumaczy. Dobrze, no. Statystyka, chłopaku. No dobra, ale nie, bo... Nie, słuchajcie, ale nie, dla mnie jest to miłe, że ja tu jestem dzisiaj gwiazdą, niemniej jednak oni studiowali, prawda? I oni mi dali te kartki z żartami i nagle wsadzili mnie trochę na minę, bo to jest tak, jeżeli na przykład jest pojedynek i możesz sobie wybrać rodzaj broni, natomiast oni ci sami dają ten pistolet, prawda, z którego ty będziesz strzelał, to idiotyczne, no. I sytuacja była taka, że ja myślałem, że ja powinienem być trochę dowcipniejszy, nie dam rady, na pewno nie będę, nie, to nie ma, naprawdę pracują nad tym całymi miesiącami i oni mnie tutaj zabrali i się po mnie przyjechali. Także ja dzisiaj jestem naprawdę totalnie zwalcowany, słuchajcie, i mogę was tylko zaprosić na oglądanie mojego programu, jak chcecie naprawdę coś słyszeć. Kurde, to prawda, kochani. Prawda jest taka, połowa z nich chciała tam pracować, połowa się nie sprawdziła kompletnie, naprawdę. Po dwóch wstępnych żartach. Słuchajcie, jeden z gości w ogóle sprawdza bilety. Okazuje się, że on nie pisze żarty, to trzeba będzie wszystko zmienić. Buchwald będzie numer jeden teraz u mnie. Wieczorka wywalamy. To już wiem. Tak, dla mnie, ja otworzyłem oczy tutaj dzisiaj, dlatego że ja już wiem, że jestem mało odważny. Prawda? Przede wszystkim trzeba o odbytach, tak? Ja to sobie zanotowałem, o odbytach. Mówić co pewien czas kurwa, mam mówić kurwa, tak? Dobrze, kurwę sobie zapisałem też, odbyty sobie wziąłem kurwę. Worek mocnowy, długo, ale zapamiętam. Długo, ale zapamiętam, dzięki. Słuchajcie, ale chciałem powiedzieć serio, bardzo wam dziękuję, naprawdę to jest dla mnie zajebisty zimny prysznic, wspaniała zabawa i kurczę, sam nie wiem, czy mam wracać do zawodu, no. Nie, bo na pewno wiem, że w bankomacie na mnie czekają, no. Słuchajcie, bardzo dziękuję za zaproszenie, miałem naprawdę zajebistą zabawę dzisiaj, dzięki. Trochę się spociłem, było super, naprawdę. Dzięki. I to właśnie napisał mu Marcin Wieczorek, więc Marcin traci teraz pracę, a my wiemy brawo, bardzo wam dziękuję. Chciałem powiedzieć, że nie wszystkie teksty Wieczorka idą, naprawdę, nie róbcie z niego gwiazdy. Giń, dobranoc. Odpowiedź na roasta wyemitowana z iPhone'a po dniu przemyśleń. Więc teraz tak. Panu żart do tego z odbytem. Ten drugi tak. Albo trzeci z lewej, co siedział. Ten drugi, trzeci z lewej w 17 minucie powiedział o zepsutym pilocie. Co 19. Więc teraz tak. Jeżeli pilot jest zepsuty, to w ogóle nie możesz włączyć gnojku telewizora. Rozumiesz? Zawiesił się pilot, to wtedy rozumiem. Albo ma słabe baterie, nie zmienia kanału, więc cały czas jest mój program. Ale jeżeli mówisz w żarcie, że pilot jest zepsuty co 19, to znaczy, że w ogóle nie włączasz telewizora. Rozumiesz, o co chodzi? I krótka sprawa, więc jakby cały twój występ podaje pod wątpliwość i nie był śmieszny, że się ludzie śmiali. Się okazuje, że są wszyscy tam słabi technicznie. No. Dzwoniłem wczoraj do Cyfry, do czego tam, do Enki. Wszyscy potwierdzają, pilot jeżeli jest zepsuty, nie włącza w ogóle telewizora. Więc krótko.